4 latach od otwarcia już trzeba naprawić odcinek autostrady A1. Już nie tylko przejeżdżając przez Piekary Śląskie, kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Prace na wysokości Częstochowy miały rozpocząć się dzisiaj, ale ze względu na zapowiadane upały zostały przełożone. Łukasz Kądziołka. Tak było podczas otwarcia 33-kilometrowego odcinka autostrady A1 od węzła Częstochowa Południe do Pyrzowic. Po prawie 4 latach konieczny jest remont krótkiego odcinka drogi, a to oznacza utrudnienia dla kierowców. Nie da się uniknąć takich sytuacji, bowiem nie jesteśmy w stanie przebadać każdego metra tej autostrady. Kierowcy już od dawna zauważali nierówności, dlatego wykonawca przystąpi do gwarancyjnej naprawy 300-metrowego odcinka jezdni w kierunku Łodzi w rejonie miejscowości Konopiska. To oznacza, że na kierowców czekają utrudnienia już nie tylko na wysokości Piekar Śląskich. W najbliższy weekend prognozowane są upały. Nowa organizacja ruchu spowoduje też większe zamieszanie na drodze, stąd decyzja o przeniesieniu na późniejszy czas rozpoczęcia tego remontu i próba wdrożenia nowej organizacji ruchu, ale już przy wydzieleniu 3 pasów ruchu. Zamknięcie będzie konieczne na odcinku 500 metrów. Wprowadzone zostanie ograniczenie do 80 i 60 km na godzinę. Prace mają potrwać do października.